Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Proponowane zmiany w kodeksie postępowania karnego i w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia mają na celu dostosowanie przepisów prawa do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że artykuł 180 paragraf 1 KPK w zakresie, w jakim dotyczy zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej, jest niezgodny z konstytucją z tego względu, że nie określa przesłanek tego zwolnienia. Przedmiotowa inicjatywa odnosi się wyłącznie do tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej, bowiem tego rodzaju tajemnicy dotyczyło orzeczenie Trybunału, który uznał, że objęcie tajemnicy statystycznej taką samą ochroną, jaką zapewniono tajemnicy m.in. adwokackiej, notarialnej, lekarskiej czy dziennikarskiej, uczyni zadość standardom konstytucyjnym. Specyfiką tajemnicy statystycznej jest to, że chroni zarówno interes indywidualny, jak i interes publiczny, co zważywszy Trybunał Konstytucyjny uznał, iż obecny kształt instytucji zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej nie gwarantuje tego, że zwolnienie to następować będzie wyłącznie wówczas, gdy będzie to konieczne dla postępowania karnego. Stąd Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej, uznając konieczność dokonania odpowiednich zmian wymienionych wyżej ustawach, optuje za przekazaniem projektu do dalszych prac. Dziękuję.